A to są moje gromdziary. Najmniejsze, największy urwis, czyli moja krew. Jeżeli ktoś się wypowiada, że nokautował tyle i tyle na ulicy, że miał tyle i tyle wag na ulicy, no to to jest zabawna rzecz tak naprawdę dla mnie, bo jeżeli mówisz o czymś, co się działo 20 lat temu, przykładowo, nie wiem, pobiłeś w zeszłym tygodniu pijanego gościa i mówisz, że było ich trzech, no, no jesteś bohaterem w czyichś oczach na pewno, ale nie w moich. A wchodząc do ringu w Gromdzie, no to wtedy wyjaśnia się sprawa, jakim jesteś tym prawdziwym twardzielem. Są twardziele, którzy dużo krzyczą i mało robią, a są twardziele, którzy nie krzyczą, a naprawdę dużo robią. Jeżeli nie znamy swojej historii, nie pamiętamy o swoich przodkach, to tak naprawdę nie znamy siebie i swojej wartości. Będziemy popełniać te same błędy, co kiedyś historia nam pokazuje, że już popełniliśmy. Zabij się, podetnij sobie żyły. Oczywiście to są słowa Marcina do Popka. Dla mnie to jest ogromna przesada, głównie z przyczyny, żeby z tego, że Popek ma też rodzinę. Jak ta córka, czy ten syn Popka, idąc do szkoły, mieli się teraz w tym momencie pokazać? Czy on przemyślał w ogóle te teksty, czy przemyślał, jak te dzieci, czy ta jego żona będą mieli teraz przekichane w społeczeństwie? Cześć, nazywam się Kubiak Artur, mówią do mnie Bicek, pochodzę z Poznania. W Poznaniu mieszkam od urodzenia. Poznań, no to jak wszyscy wiemy, miasto doznań. No, bardzo fajnie tu się mieszka, aczkolwiek jeżeli miałbym wybierać, no to ja osobiście się zakochałem w Krakowie, więc może kiedyś jakaś przeprowadzka, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Bicek już dawno, kupa lat temu, wymyślił jeden z moich dobrych przyjaciół. Co mam ci powiedzieć, w wieku 17 lat była tylko siłownia, były duże kamloty. No i pod Bicka podchodziło 50 cm, więc tak zostało po prostu do dzisiaj. Czy już jest mini Bicek, ale za to szybkie i silne ręce, więc coś z tego zostało. No słuchaj, od małego tak naprawdę z Cytadelą wiążę swoją przygodę, można powiedzieć już jako sportowiec, między innymi. Przypominam sobie na przykład czasy podstawówki, gdzie były turnieje z piłki nożnej, Dzień Sportu tak zwany, i razem z chłopakami przygotowywaliśmy się, pokażę wam później schody, po których ubieraliśmy na przykład plecaki do plecaków kamienie i biegaliśmy po tych schodach jak Rocky. W filmie oczywiście, generalnie później biegaliśmy po całej Cytadeli, po pagórkach z tymi plecakami. Generalnie przygotowywaliśmy się kondycyjnie, można powiedzieć. A oprócz tego no, z innej beczki można powiedzieć, że dużo było wieczornych przygód z kolegami, ale to zostawię już dla siebie, te historyczne przygody nasze, gdzie były naprawdę nieraz ciężkie tematy. Znaczy, jaki był mały Bicek? No. Lepiej by, żeby się ktoś inny wypowiadał na ten temat, ale z tego, co ja osobiście uważam, no to na pewno byłem bardzo wysportowanym. ADHD może nie miałem, byłem rozrywkowy bardziej, robiliśmy różne śmieszne rzeczy, przygody, typu na przykład zamykanie kogoś w kantorku, ale to nie było nic związane z agresją, czy tak w dzisiejszych czasach, że ktoś podchodzi do nauczyciela i pluje mu w twarz na przykład, to bardziej było podstawienie pineski pani nauczyciel, która od polskiego pani, nie będę mówił nazwiska, która bardzo była niemiła do nas wszystkich, więc jak usiada na pineskę, było bardzo wesoło. Czyli tak naprawdę nic groźnego, bardziej takie wesołe sytuacje, gdzie dzisiaj po 30 latach z innymi kolegami wspominamy i się śmiejemy z tego wszystkiego. Moim pierwszym sportem to nie będzie żadnej rewolucji, bo jak każdy, większość chłopaków piłka nożna zaczęła się, tym bardziej, że chodziłem do szkoły trzynastki sportowej związane z profilu piłki nożnej. No cóż, tam przeżyłem różne historie swoje, widziałem jak ktoś, kto jest dużo słabszy, gorszym w piłce, dostaje się na przykład do Lecha Poznań, a chłopaki dużo lepsze od niego nie dostali się. To był czas, gdzie osobiście na swojej skórze poczułem, co to znaczy układy. Nie znaczy się talent, nie umiejętności, tylko układy i no, wtedy generalnie z piłki nożnej zrezygnowałem. No i co? No i zaczęły się jakieś sporty walki. Generalnie
moim pierwszą dziedziną był, tak naprawdę rzuciłem się na głęboką wodę, bo od MMA dużo było zapasów, dużo było różnych takich ćwiczeń, gdzie no, były ciężkie dla mnie. A co mnie zmotywowało? No, mój pierwszy trener tak naprawdę, którego pozdrowię, Marcin Mencer. Widząc, jak chłopak 70-kilowy zamiata mnie, gdzie ja wtedy miałem 120 ponad kilo. Ja to jeszcze pikuś, ale chodziliśmy z takim kolegą do niego, który miał ksywę Mały, 2,11 wzrostu, 160 kilo. Więc jak pod takiego chłopa wychodził i zgniatał go jak robaka, no to wtedy już zrozumiałem, że sporty walki są jednak, to jest to, co chcę robić. No i tak to zostało. No generalnie od MMA się zaczęło, jednak później pojawił się w moim życiu trener Laskowski, to jest dzisiaj trener z trenerem Wojtkiem Kierszajnem. To są trenerzy kadry polskich i z boxingu, full contact. I można powiedzieć, że mnie i takiego mojego dawnego przyjaciela Ose zarazili automatycznie. Przeszliśmy z jednego klubu do drugiego, głównie dlatego, że tam były starty. Była konkurencja, tam się działo dużo, jeździliśmy, dużo świata zwiedziliśmy. No i to było właśnie naszym celem, żeby walczyć z najlepszymi na świecie wtedy. Następnie rzuciłem się na głęboką wodę, prosto z kickboxingu na zawodowy boks, gdzie tak naprawdę ja nie potrafiłem do końca dobrze boksować, bo to są całkowicie inne ustawienia, pozycje i, no i ogólnie wszystkiego, co można by powiedzieć, że jakie są różnice między kickboxingiem a boksem. I pierwszym moim zawodowym przeciwnikiem był Peter Cadiro, złoty olimpijczyk, młody chłopak. Nigdy nie walczyłem 4 rund boksu, od razu poszedłem na 6 rund zawodowego boksu. I żeby było śmiesznie, no, zero przygotowań, tydzień wcześniej impreza, no i jak to bice, no, można powiedzieć, walczyłem równy z równym, przegrałem na punkty. I żeby było śmiesznie, 3 miesiące później dostałem propozycję od jego sztabu, żebyśmy zrobili drugą walkę. I wtedy mieliśmy propozycję w Las Vegas, bo akurat walczył. Jeszcze nie miałem paszportu i nie poleciałem. Tylko bawiła mnie sytuacja, że po prostu przegrałem, a chłopak chciał po prostu rewanżu, żeby mnie znokautować, by udowodnić swoją wyższość. Jednak to mu się nie dało. Później miałem jeszcze 5 kolejnych zawodowych walk, też naprawdę z mocnymi zawodnikami. Wszystko fajnie przewalczyłem, jedne wygrałem, drugie przegrałem, ale to wtedy tak naprawdę jeszcze się nie znam na boksie. Ja, można powiedzieć, nauczyłem się boksu wychodząc do ringu zawodowego. Sam odczułem, na czym to polega i, no i wtedy poczułem, że to jest to, co chcę robić do dzisiaj. Mam 3 kobiety w domu, mieszkam z 3 kobietami, żona, 2 córeczki. Jedna ma 17 lat, druga ma 10. Czy się ciężko mieszka? Jak dla mnie bardzo sympatycznie. To jest kwestia po prostu ustawienia sobie w życiu jak najwygodniejszego życia. Każdy ma swoje obowiązki w domu. No i oczywiście ja jako głowa rodziny mam swoje obowiązki. Więc myślę, że jest naprawdę fajnie. Tak, jeżeli chodzi o część patriotyczną, staram się być patriotą. Nie jestem może jakimś takim bardzo na maksa pod tym kątem, aczkolwiek staram się uczyć moje dzieci, przekazywać wiedzę, żeby miały świadomość o naszej historii, bo według mnie historia to jest najważniejszy przedmiot, który powinien być nauczany w szkole. Jeżeli nie znamy swojej historii, nie pamiętamy o swoich przodkach, to tak naprawdę nie znamy siebie i swojej wartości. Będziemy popełniać te same błędy, co kiedyś historia nam pokazuje, że już popełniliśmy. Będziemy oszukiwać się, że mamy przyjaciół wśród krajów, gdzie tak naprawdę tylko udają naszych przyjaciół. Jeżeli ktoś zna historię, to wie, o czym mówię. Jeżeli ktoś nie zna historii, no to nie ma pojęcia, o czym jest mowa i żyje tak naprawdę tym, co słyszy w telewizji, a jak wiemy, w telewizji kłamie, więc polecam dużo czytać i dużo zainteresowania historycznego. Mamy 2 rodzaje tatuaży, staram się mieć. Lewa ręka patriotyczną staram się mieć. Mamy generalnie flagę Polski, mamy troszkę tła podczas napadu na Polskę przez II wojny światowej. Tu mam pierwszą część zbroi średniowieczna, tu będziemy dokańczać, a druga ręka to jest prorodzinna. Czyli generalnie Bóg, honor, ojczyzna, ja jeszcze dodaję rodzina. A to są moje gromdziary.
Najmniejsza, największy urwis, czyli moja krew. Najbardziej z tą pierwszą walką na Gromdzie to nie chciałam, żeby tata szedł, bo bałam się, że przegra i będzie totalna kicha, jeszcze będzie miał złamany nos, jak inni gromdziarze, widziałam tą czołówkę, to już byłam przestraszona. Ale tak, teraz z tą walką, jak tata wygrał tamtą Gromdę, to myślę, że wygra. Czym mnie urzekł? Swoim sercem, swoją dobrocią. Był całkowicie inny niż wszyscy. Jest moment, jest dzień, gdzie ma dosyć i mówi: pierdolę to, kurwa, nie robię już nic, jestem za stary. A ja wtedy mówię: nie, ruszasz dupę i idziesz na ten trening. No i wtedy Bicek się motywuje, wstaje i idzie. Miał pewien zastój w sporcie i widziałam, że gdzieś drzemie w nim coś, czego nie dokończył. I chciałam, żeby zaczął znowu jakby trenować, znowu walczyć, lecz nie sądziłam, że będzie to Gromda. Gdy dowiedziałam się, że jest to właśnie Gromda, dostał się, no nie cieszyłam się za bardzo. No ale przekonał mnie i uwierzyłam w niego, że nie da sobie po prostu krzywdy zrobić. Artur jest osobą bardzo życzliwą, ma serce na dłoni, z wierzchu wygląda na twardziela, ale zawsze jest skory do pomocy. Sądzę, że gdybym zadzwoniła nawet w nocy, spakowałby się do samochodu i przyjechał natychmiast. A za moimi córeczkami to wiem, że wskoczyłby w ogień. No Artur jest miły w rozmowie, w kontaktach, ale jak przychodzi do treningu, to potrafi się przeobrazić z takiego totalnego zwierzaka, sfokusowany tylko na walce, nie? Widać, że to jest chłopak dusza towarzystwa. Bardzo spokojny, tam żadne bójki, nic się nie wtrynia, no ale jak co do czego przyjdzie, to wtedy pokazuje diabełka. Generalnie ma dwie takie super cechy do tego sportu, jeżeli dochodzi do sportów uderzanych. Jest, może po nim to nie widać, bo jest kawał chłopa, ale jest zawodnikiem szybkościowym, dynamicznym, eksplozywnym, więc jego masa razy ta eksplozywność, tam szybkość daje mega mocne uderzenie, więc każdym ciosem może skończyć walkę, jak trafi czysto, nie? Bo jest bardzo mocne pierdalnięcia. Na pewno nigdy nie pozwoli nikomu zrobić krzywdy. Nie lubi, jak ktoś rani słabszych, ale też na pewno nie pozwoli sobie zrobić krzywdy. I wydaje mi się, że jest taki moment, że lampka mu się zapala, nawet jakby ktoś go za mocno uderzył, że kończy się Bicek i zaczyna się fighter prawdziwy. Cfelem jesteś, rozumiesz? Jesteś zwykłym cfelem, kurwa. Tak jak pedofil, kurwa. Zofilu zajebany. Znaczy, jeżeli chodzi o sytuację z Popkiem, którą mieliśmy i znamy doskonale, filmik z psem, co mam powiedzieć, że no, w moim zdaniem osobiście Marcin Różal lekko przesadził. Ja go szanuję naprawdę jako człowieka, jako fightera, jako zawodnika, jako gościa, który pomaga naprawdę wielkim sercem zwierzętom i nie tylko. Szacunek ogromny, natomiast przesadził. Dla mnie naprawdę przesadził, bo po pierwsze w tym filmiku tak naprawdę nie do końca było nic widać, żeby coś się tam złego działo. To, że pod wpływem pewnie narkotyków i czegoś może innego jeszcze nagrał siebie i zrobił siebie idiotę, no to powiedzmy sobie szczerze, no, kto z nas kiedyś, będąc pijanym czy cholera wie po czym, nie zrobił czegoś głupiego. Oczywiście to była duża przesada przy Popku, natomiast sama wypowiedź typu zabij się, podetnij sobie żyły, oczywiście to są słowa Marcina do Popka. Dla mnie to jest ogromna przesada, głównie z przyczyny, żeby z tego, że Popek ma też rodzinę. Jak ta córka, czy ten syn Popka, idąc do szkoły, mieli się teraz w tym momencie pokazać? Czy on przemyślał w ogóle te teksty, czy przemyślał, jak te dzieci, czy ta jego żona będą mieli teraz przekichane w społeczeństwie? I to mnie tylko tak najmocniej zabolało właśnie, że ta cała nagonka na Popka, dobrze, należało mu się, jestem za tym jak najbardziej, ale nie ruszajmy tematów, gdzie rodzina ma cierpieć przez czyjeś błędy. Pomyślmy troszkę, czasami dwa razy, zanim coś powiemy, głównie jeżeli ktoś ma dzieci i ma rodzinę. Myślę, że do dzisiaj tam jest ogromna trauma. Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, no to będzie trochę śmieszna sytuacja, bo mało osób wie, że jestem tak zwany jedenasty w rodzinie. Mam 5 braci, 5 sióstr. Na szczęście z innego nazwiska, dzięki czemu nie jestem łączony
całą tą rodziną. Co mogę powiedzieć, no jak 80% ludzi, dzieciaków w tamtych czasach, lata 80., 90., nie przelewało się. I myślę, że dzięki temu też wyszedłem dobrze na ludzi, bo znam osoby, które miały wszystko, a dzisiaj nie do końca jest tak, jak rodzice sobie to wyobrażali. Natomiast co, no, nie lubię, jak ktoś się wypowiada, że miał ciężko, że przeżył bardzo ciężkie dzieciństwo. No słuchajcie, no, każdy przeżywał, każdy miał ciężko. Oczywiście można by się targować, ja bardziej, tym mniej, ale nie o to chodzi. Każdy z nas miał ciężko, powiedzmy sobie, i nie opowiadajmy, nie walczmy, kto miał więcej czy mniej. Jedynie, co mogę powiedzieć o sobie, że jako dziecko widziałem zbyt wiele rzeczy takich, gdzie nie powinienem widzieć jako dziecko dorosłe, nie chciałby tego widzieć, ani słyszeć to, co ja widziałem. Niestety moi rodzice nie mieli na to wpływu i mimo tego, że próbowali to wszystko ukrywać przede mną, no jako mały szczeniaczek zawsze gdzieś wyszedłem dziurą i coś usłyszałem i zobaczyłem, ale jakoś to przeżyłem, że tak powiem. Natomiast później jeszcze taką ciężką sytuację przeżyłem w wieku 21 lat. Kiedy w moją rodzinę mój tata umarł, miesiąc później moja mama, a następnie za 3 miesiące urodziła mi się córeczka. No niestety wyszło jak wyszło, jedyne osoby, które mogły nas wspierać w tamtym czasie, poumierali, a ogólnie nie mieliśmy w ogóle wsparcia i daliśmy sobie radę z żoną. Ze względu na to, że wychowywałem się w rodzinie jaka była, sąsiedzi wszyscy generalnie postrzegali mnie, chociaż byłem wtedy naprawdę szkrabem, bo miałem 8, 9, 10 lat, a byłem porównywany do mojego rodzeństwa, więc na dzień dobry byłem bandytą, łobuzem, wszystko co tam najgorsze było. Tak mnie się wiązali ze wszystkim, niestety no, takim miałem sąsiadów. Niestety, no co mam powiedzieć, była taka fajna sytuacja, kiedyś w pocałówce najbardziej uwielbiałem mojego WF-istę, generalnie mieliśmy super kontakt. Idąc do średniej szkoły, postanowiłem kiedyś go odwiedzić, przychodzę, patrzy na mnie i pierwsza reakcja, Kubiak, a ty nie w więzieniu? No więc ręce mi opadły, mówię, fantastyczne przywitanie. Obróciłem się, wyszedłem i nawet nie pożegnałem. Drugą miałem taką fajną sytuację, gdzieś tam po iluś latach, tam w szkole średniej, podjechałem do sklepu, przy którym się wychowywałem, spożywczym. Wchodzę, witam się, była akurat pani, która pracowała tam i znała mnie od dziecka. Kupuję, witam się, rozmawiam i widzę, jak ona jest taka lekko wystraszona i coś się dzieje. Mówię, o co chodzi, sam myślę. I tak patrzy cały czas i się pytam, co się stało, a ona, wiesz co, Artur, muszę ci coś powiedzieć szczerze. Ja cały czas myślałam, że to ty zabiłeś tę kobietę. Ja w takim szoku mówię, o co chodzi. I co się okazało, że chłopak, który był o rok starszy ode mnie, tak zwany z dobrej rodziny, rodzice mieli dużo pieniędzy, nadal mają, bo widzę czasami jak tam się poruszają po mieście. Miał taką presję przy ojcu, pożyczył od ojca pieniądze i musiał mu oddać. Tak się tego bał, że nie miał z czego oddać, że proszę na prostytutkę, zadźgał ją nożem, tylko dlatego, żeby okraść jej z pieniędzy i oddać tacie. Cała ulica myślała, że to ja. Takie niestety miałem opinie przez moją rodzinę, a jak się okazało, że to nie ja, to wszyscy byli w szoku, że taki dobry ten mój kolega był i jak to możliwe, że on coś takiego zrobił. No i to takie dwie fajne sytuacje, gdzie no niestety przez moją rodzinę fama jakaś dziwna szła, że ja też będę taki jak oni. A co się okazało? No dzisiaj prowadzę swoją działalność, już od ponad 10 lat, mam świetną rodzinę. Całkiem dobrze mi idzie w tym życiu i całkowicie nie mam nic wspólnego z przestępstwami i nic związanym z policją, więc przeciwieństwo niż wszyscy myśleli. Jeżeli chodzi o Gromdę, no powiem uczciwie, Gromda pojawiła się tak znienacka, można powiedzieć. No to generalnie miałem przerwę, tak? W boksie zawodowym zrobiłem, stwierdziłem, że zrobię sobie rok przerwy, jednak później przyszedł COVID i z tego jednego roku zrobiło się 3 lata, a następnie moja żona, widząc jak leniwie siedzę i tylko piję piwo, stwierdziła, że mam ruszyć dupsko, bo wiedziała, że mam niedosyt w tym sporcie, że coś jeszcze muszę zdobyć.
No, nie spodziewałem się, że to będzie Gromda generalnie, no, ale no, to ciągnie, tak? Coś nowego, coś po prostu człowiek chce poznać, że to jest dla niego albo nie jest dla niego. Z marszu tak naprawdę pojechałem i zawalczyłem na tej 15, pierwszej, kiedy byłem. No, nie jestem zadowolony może z walki, ale jak to się mówi, zwycięzcą się nie osądza. Następna Gromda 16, tam się udało wygrać turniej. Też nie jestem do końca zadowolony, bo to jeszcze nie jest to, co czuję, że mogę. A dlaczego wybrałem Gromdę? No powiem uczciwie, ja nigdy nie starałem się, nie zbijałem wagi, żeby iść w dół. Ja zawsze walczyłem, czy to w kickboxingu, czy w boksie, w open, czyli w super ciężka. Chłopaki mieli po 2 metry wzrostu, ja 1,80 m. Nie wymiękałem, nie zbijałem wagi. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś zbija na przykład o dwie kategorie wagi w dół i później się chwali, że jest zwycięzcą. Tak? No, jesteś zwycięzcą, ale no nie chwal się całemu światu, tylko kto ma wiedzieć, ten wie i tyle tak naprawdę. Jeżeli zbijałeś wagę, no to dla mnie, w moich oczach to nie jest człowiek super bohater, tylko to jest gość sportowy, który wykorzystał swoje warunki, swoje umiejętności i fajnie. Ale prawdziwi twardziele to są tacy, co idą w żywioł, nie boją się. Czy ja jestem prawdziwym twardzielem? No ludzie zobaczą i osądzą. Generalnie ja mogę jedynie powiedzieć, że ja się nie boję. Tak? Ja zawsze walczyłem z ciężkimi, z wysokimi chłopami. Tutaj już jest 50-50, nie ma czegoś takiego, że wchodzę i muszę się skupiać, żeby wycelować, trafić, bo wiem, że się zasłoni. Tu się nie zasłoni. Jak ja trafię pierwszy, prawdopodobnie on padnie. Jak on mnie trafi, no to ja padnę. I to jest piękne w Gromdzie. Zawsze wchodząc z kimkolwiek jest 50-50. Do momentu, aż pierwszy nie dostaniesz. Wtedy szala się przechyla. Wiesz co, jeżeli chodzi o doświadczenie na gołe pięści, nie miałem wcześniej takiej okazji. Oczywiście jak większość chłopaków, też będąc młodym gościem, stałem na bramkach, gdzieś tam nieraz się szarpało takie rzeczy, ale ja byłem z tych ludzi, gdzie rzadko biłem, rzadko wykorzystywałem swoją siłę. Bardziej chwytałem, wyrzucałem skopem w tyłek. No nie ruszało mnie to, żeby pijanego gościa nokautować i później się chwalić przed kamerą, że rozpierdoliłem 3 czy 4. No to fajnie to zrobiłeś. Szkoda, że byli pijani jak świnie. Tego już nie dopowie tak naprawdę. Gromda pokazuje, kto jaki jest. W Gromdzie jest piękne, że możesz być mistrzem boksu, więc przeciwnie, w moich oczach to przeszkadza. Im lepszym jesteś bokserem, tym bardziej ci to będzie przeszkadzać, bo odruchowo będziesz się zasłaniać w gardą, będziesz próbował robić to, co masz, rękawice ci pomagają. A tutaj tego nie ma. Dostajesz z gołej pięści, po palcach idzie prosto w twarz i jeszcze gorzej. No sam to nieraz przeżyłem, dlatego wiem, że zasłaniają się gardą czy czymkolwiek, no to nie służy przy Gromdzie. Tam naprawdę trzeba mieć twardą głowę i wytrzymałość. To jest podstawa moim zdaniem. Nie tyle technika, jak po prostu wytrzymała głowa. To jest podstawa. Jeżeli ktoś się wypowiada, że znokautował tyle i tyle na ulicy, że miał tyle i tyle wag na ulicy, no to jest zabawna rzecz tak naprawdę dla mnie, bo jeżeli mówisz o czymś, co się działo 20 lat temu, przykładowo, nie wiem, pobiłeś w zeszłym tygodniu pijanego gościa i mówisz, że było ich 3, no jesteś bohaterem w czyichś oczach na pewno, ale nie w moich. A wchodząc do ringu w Gromdzie, no to wtedy wyjaśniała się sprawa, jakim jesteś tym prawdziwym twardzielem. Są twardziele, którzy dużo krzyczą i mało robią, a są twardziele, którzy nie krzyczą, a naprawdę dużo robią. Fajnie to wygląda i jeżeli wizerunkowo ma być jakaś reklama dla niego czy coś, ale jeżeli wchodzi do ringu i po jednym czasie przewraca się i mówi ała, no to wtedy tak naprawdę jest weryfikacja, jakim jest twardzielem. Krzyczeć każdy może. Takie czasy. Gromda. Nie ma miękkiej gry.